Za górami, za lasami była szafka z zabawkami. Za górą tańczącą, górą śpiewającą, za górą wypchaną nutami. Była sobie, stała sobie szafka z zabawkami. Taka szafka, dziwna szafka, sama była jak zabawka. Kryształowe szybki miała, ale jak się nazywała? Nazywała się Graj Szafka, bo w tej szafce mieszkały zabawki, które grały. To przecież jest ta bajkowa Graj Szafka. Kryształowe szybki ma. Słuchajcie, coś w niej gra. Na cztery i na sześć, na słońce i na... Pękaty bębenek jest pełen piosenek. Więc śpiewać nie mam chęć. Jaki upał, jaki upał. Najlepsza nauka... Skarbonka z nutami też śpiewa czasami. Proszę pani wróżki, a w tej graszawce była jeszcze taka ogromna piłka. Taka wielka piłka w kropki złoty, która skakać ma ochotę. To przecież piłka Oli! W takim razie zapraszam was do zabawy razem z kolorową piłką. I z Olą oczywiście! Coś innego.
Przecież to będzie coś innego, tylko zaczyna się tak samo. Za górami, za lasami była szafka z zabawkami. A w tej szafce gdzieś w kącie były kapcie tańczące. A te kapcie takie były, że tańczyły i tańczyły. Przydeptane, cerowane, nie nowe, lecz na nosach mają nutki błyszczące, bo to kapcie. To kapcie tańczące. Wy też na pewno macie w domach różne kapcie, stare i nowe. I nawet nie wiecie, że wystarczy włożyć je na nogi, żeby zatańczyć wspaniały, zaczarowany taniec. Macie też w domach różne zabawki i nawet nie wiecie, że one potrafią śpiewać i grać. Wystarczy w nocy wyskoczyć z łóżka, podbiec do szafki, tak na paluszkach. Przyłożyć ucho, uważnie słuchać, a dźwięki same wpadną do ucha. Ciągle